Spotykamy się przy okazji pokazu Twojego filmu na Docs to Go, programie współorganizowanym przez PiS i Krakowską Fundację Filmową. Chciałam zapytać o to, gdzie ten film miałaś już możliwość pokazywać, bo wiem, że już, mimo że projekt jest tak świeży, jeszcze nieukończony, to już otrzymuje nagrody. To znaczy tak, film był pokazany w Pradze na pitchingu w czasie East Documentary Forum i tam dostał nagrodę, wygrał najlepszy projekt w produkcji i w postprodukcji. A później ostatnio był pokazany w Toronto w czasie Hot Dogs i tam wygrał również najlepszy The Best Pitch Award i Cuban Hat Award, co jest taką nagrodą, którą publiczność po prostu tego projektu zbiera do kapelusza, jakieś tam niewielkie fundusze. Poza tym za chwilę, czyli w czerwcu będę jeszcze w Sheffield, ale tam już są takie właśnie spotkania, już nie jest to taka prezentacja, tak jak tutaj, czy jak taka publiczna, tylko to już są takie spotkania jeden na jeden, w cztery oczy po prostu z tymi produkującymi telewizjami, osobami, które robią prybaje i tak dalej. Także już jakby rzeczywiście dopiero niedawno jakby zdecydowałam się powiedzieć o tym, że robię ten film, no i rzeczywiście już jest taki duży sukces, że rzeczywiście się ludzie kontaktują i jakby już tutaj rozmawiam z różnymi osobami z festiwali i tak dalej, już ludzie mówią, że słyszeli, już ITFA nas jakby zaprasza na ewentualny udział w ich festiwalu i tak dalej, także no rzeczywiście przyjęcie jest bardzo ciepłe i nadspodziewane, powiedziałabym. Z czego wyniknęła chęć realizacji filmu takiego jak Zwałka? Znaczy to jest taki projekt, który znowu, tak jak Dzieci z Leningradzkiego, jest bardzo głęboko zakorzeniony w chęci pomocy ludziom, to znaczy po pierwsze zrobienia czegoś dla nich i to jest to, że ja nie robiłam tam filmu z sensu stricte, ale pomagałam tym ludziom w różny sposób, czyli przynosiłam leki, próbowałam ich tam zawieźć do szpitali i tak dalej. I jakby drugą częścią tej działalności była taka chęć zdokumentowania tego, że takie coś w ogóle istnieje i jakiegoś takiego krzyku o pomoc i nie wiem, no jakby spowodowania tego, żeby ludzie w ogóle mieli świadomość, że jest taki problem, że obok, za jakimś płotem żyją, umierają ludzie w jakichś nieludzkich warunkach, którzy są właściwie wyrzuceni kompletnie przez społeczeństwo, którzy są w takim zamkniętym, zaklętym kręgu, z którego właściwie nie ma możliwości się wydobyć. To znaczy, że myślę, że to jest coś takiego chyba, to co najważniejsze jest dla mnie, że my jesteśmy tacy, jak to Amerykanie mówią, easy to judge, prawda? Czyli bardzo łatwo przystępujemy do różnych konkluzji, oceniamy. Natomiast zawsze za tą osobą jest jakaś historia, jest jakaś tragedia i po prostu raz wszedłszy na taką drogę, jest bardzo, bardzo trudno się wydobyć. Jakby człowiek doświadcza pogardy społeczeństwa, właściwie realnie nie ma znikąd pomocy, pomimo tego, że jest jakieś grono organizacji, jakaś grupa organizacji, które się zajmują pomocą takim ludziom, ale to jest niezwykle trudne. Ja chciałabym po prostu pokazać piękno tych ludzi, także tak naprawdę to nie jest film, który ma epatować cierpieniem, bólem, tragedią tej sytuacji, ale bardziej ma pokazać taką ludzką stronę, właśnie takie zadać takie pytanie chyba, gdzie zaczyna się, gdzie kończy się człowieczeństwo, bo ja się spotkałam z tym, że ludzie w takich sytuacjach, które są bardzo trudne w ich życiu, gdzie są bardzo doświadczeni przez los, oni jeszcze bardziej stanowią się ludzcy, czyli jakby pomagają sobie nawzajem, witają cię z ogromną serdecznością i nie ma tam miejsca na jakieś oszustwa czy dwulicowość i tak dalej. Jak oceniasz tegoroczny festiwal w Krakowie? Czy też może zainteresowały cię któreś z projektów? Jeżeli chodzi o festiwal krakowski, to dla mnie zresztą jak nie tylko tutaj oczywiście, ale to zawsze są takie możliwości spotkania profesjonalistów i spotkania ludzi, z którymi albo można spotkać się, ponieważ gdzieś dalej człowiek będzie robił z nimi razem, pracował z nimi razem, czyli czy to będą dystrybutorzy, czy też to są redaktorzy zamawiający telewizji, czy to są producenci, czy też na przyszłość jakieś kontakty, ludzie, z którymi można współpracować. Czasami to jest tak, że z niektórymi z tych osób po prostu jest taka możliwość na taką prywatną relację,
I ja myślę, że to jest niesamowicie cenne, dlatego że otarcie się o innych ludzi, którzy robią sztukę, którzy są utalentowani, którzy mają właśnie swoje jakieś pomysły i robią w różny sposób. Po prostu kino jest niesamowicie inspirujące. Czasami to działa wręcz magicznie, że nawet człowiek nie rozmawia o profesjonalnych rzeczach, a jednak takie dotknięcie mistrza, dotknięcie jakiegoś autorytetu, niesamowicie właśnie jest budujące. Więc myślę, że dla mnie ten festiwal w Krakowie ma taką ogromną wartość, bo ja tutaj zresztą spotkałam paru ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na moją karierę w filmie, na pierwszym festiwalu, na którym tutaj byłam, spotkałam Alberta Meizelsa, który wtedy dostawał Smoka Smoków i który później zaprosił mnie do Nowego Jorku i później jakby w ten sposób potoczyły się moje losy, że później współpracowałam z amerykańskim HBO. I jakby ta nagroda później miała miejsce i tak dalej. Także myślę, że to jest taka niesamowita dla mnie wartość festiwalu. Poza oczywiście tym, że można zobaczyć filmy, że jakby można zaprezentować swój projekt, jeżeli czy on jest właśnie tam już jako ukończony film, czy tak jak w tej chwili w pitchingu. Natomiast no właśnie to spotkanie profesjonalistów to jest coś, co zostaje na lata. Czasami jedno zdanie wypowiedziane przez jakiegoś wybitnego twórcę staje się jakimś credo własnej artystycznej pracy albo i otwiera jakieś nowe drzwi, otwiera jakiś nowy sposób patrzenia na sztukę. Także myślę, że dla mnie to jest chyba największą wartością takich spotkań jak tutaj.